Kurna, jak w Krakowie na rynku. No wcześniej do góry, teraz na dół. Uwielbiam takie łamigłówki, 145 pasów startowych. Nie mam napisane z którego, ale chyba z góry, więc spieprzam na górę, bo kurde. Jeszcze mi autobus ucieknie i będzie lipa. Mam z Google grafiki, a na piętrze moje biuro podróży już miało, czy też autobus, swoją siedzibę. Zapytałem i dojadę. No i wylądowałem w Antalai, ale cały misterny plan pierdyknął, bo godzina opóźnienia z lekkim hakiem. No i cóż, miałem sobie iść w kierunku hotela w sumie. Fajnie, przy zachodzie słońca, a tu już pono, już za chwilę to będzie zima, nie? Na 6 km pogoda sprzyja, więc się przejdę. Tu już są do ogarnięcia te busy, akurat to nie Ankara, więc wiecie, tu sobie karty wyrobię, będę sobie jeździł. Generalnie klimacik jest. Tu fajnie flagę sobie upoczę. Palemki są. Można żyć. Tu kotel czarny. A tu kotel kremowy. W szoku był. Póki co też mam tonnie. Czyli co chwilę takie małe sklepiki, jak tutaj są. I sklepik, restauracja. Taki miks w ilości dowolnej konfiguracji też. W jednym sklepie wlazłem, ale mówię, kurwa, połowy cen nie ma, oni tak wiecie, tak chujają, nie? Cen nie ma, a potem cen dan nabije co chce. Widzisz, że turysta, to chuj. Potem wziąłem parę takich, żeby na dziś. No ale potem taki w miarę większy był. Czyli coś w stylu żabki. To tu się zwiększy, nie? No i tam wziąłem trochę rzeczy więcej, ale drożej jest o wiele niż w Ankarze, jest różnica. Kurwa, jak widno, panie. Klamka w ręce. Kurwa, koło kibla jeszcze. Kurwa, najmniejszy pokój jaki miałem, najdroższy, no ale nie ogarnąłem z bookingiem. Myślałem, że będzie miał widok kurwa na okno. Znaczy balkon jakiś albo co. A tu jakiś dach. Nic więcej, piąte piętro. Klitka, chuj, nie warta swojej ceny. Dali mi taki najgorszy, jaki był. Zobaczyli, jak wyglądam na razie, nie? Co tam, hotel obskurny, ale spało się dobrze, się wstawać nie chciało. I taką kawkę mam małą. Chciałem sobie zrobić normalną, ale okazało się, że kuchnia, która miała być dostępna dla gości, nie istnieje w ogóle. Ale jakoś się tam z gościem dogadałem i wodę zaparzył i sobie kawę zrobiłem. Pora przetestować te cacuszka. No to lecimy. Najpierw trzeba kupić kartę, a potem prosto na wodospady. Generalnie 20 parę stopni, dzisiaj mamy 25. W sklepie nie było, ale jest maszyna. Miejmy nadzieję, że będzie hajsy brać. Bo wolałbym hajsami płacić. Bardzo prościutki systemik, 11,50 karta, dałem wydychy, więc 8,50 będą ładowane od razu. Dało na angielski przyłączyć się banknota w ciągu, więc jest git. No i idę na przystanek, bo sobie jeszcze włączyłem mapę Google w chacie, żeby tam wiecie, sobie przystanek zaznaczyć, jakąś tam mapę offline ściągłem, JPEGa. No i jakoś to poradzę, nie? Ja nie wiem, czy to wybory idą, czy co, ale na dzień dobry, kurde, mordy. Faga i wszystko inne. Zakaz lądowania i przechodzenia przez płotek.
Ma skubany senny. Generalnie to się nazywa Duden Waterfall. Sy na końcu jest. To oznacza liczbę mnogą, nie? Angielski? No, to słychać jakiś inny, nie? Gdzieś tu sobie nawala. Tu widzę, przejście będzie, ale tu... O! Tu jest elegancko. A tam restauracja, ci to wiedzą jak kasiorę trzepać, tam druga. Jest, nie jest to głupi naród, nie. Bez dwóch zdań. Kurde, trzeba na koło iść. Co okazało, czy tu jest droga w jedną stronę. Jak już tu wlazłem, to już teraz nie będę mógł wyjść. Gościu stał przy bramce, informował. A mówię, dobra, nie ma problemu. Idę po jakiegoś browara. Także wasze zdrowie. £60 browar, czyli jakieś dwie rychy. Tak sobie siedzę i szczaiłem, że w sumie tam u góry jeszcze jest jedno miejsce, tu sobie można wejść, fajnie. Może tam pójdę. Ten Polak cebulak, jeden browar i na razie, ale wiecie, kurde, zapamiętajcie sobie, Bej to hop, a Bejan kobita. To tak a propos toalet, nie? Łatwo skojarzyć Bej z gej albo z boj. Tutaj ciulanie na wodach. Standardowe procedury z TikToków. Dobra. Thank you. Bye bye. I tak dalej. A to wiecie. Nie będę nagrywał cudzych dzieci. Czekam sobie na busa. Na generalnie mi się wydaje, że w tej restauracji to oni tam mieli kilka cenników, zależy skąd jesteś, nie? Bo się wiesz, wypytali się skąd jesteś tam, bla bla bla. No i potem ci podali cennik, nie? Ja się pytałem ile za wino. Wino, kurwa, szklanka stuwa w lir, lach, czyli jakieś 3 dychy. Powiedziałem, o nie, 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 no i wziąłem piwo za 6 dych. Więc generalnie mi się wydaje, że jest kilka cenników, no i zależy kto tam pyta, taki podają, nie? Jest to wielce prawdopodobne. Ja bym tak robił. Czemu się zeskanował na wejściu? Jakiś błąd wywaliło. Ten mi coś tam mówi, nie, 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 nie wiem o co chodzi. Mówię, to płacić muszę, nie, nie, nie. To chuj, siadłem, jadę, nie? Na gapę czy nie, nie wiem, trzeba się doładować dla świętego spokoju. Już się chyba wyjaśniło, że jazda jest za 6,70. A nie 3,70 jak gdzieś tam było napisane. W sumie zapomniałem sprawdzić ile kosztuje. Na to wychodzi, że ja miałem 8, zostało mi 1 coś, nie? Więc summa summarum jadę na gapę, no ale co zrobisz? Dokulać się dokulałem. Wysiadłem do przystanki wcześniej, bo chcę do tego parku tam się dostać. No to kurwa ładny park, nie? No wiecie, tak to jest, tak się nie ma internetu. Zielona, duża plama, sobie myślisz park. A tu cmentarz. Ładowanie bardzo proste, sobie włączasz angielski, nie? Kładziesz kartę i potem wkładasz kasę i ci ładuje od razu i tyle. Trafiłem na taką główną uliczkę w kierunku morza, więc sobie cisnę. I kolejne oświetlenie, po raz kolejny, że w sumie muszę kupić magnes. Widzę coraz więcej, im bliżej morza, tym
bardziej tłocznie. Turystów coraz więcej. Także im lepiej, tym lepiej. Biegałki dychacza rzęcą, wszyscy to jedzą. No to wychodzi trzeziko. Ja już przebiegł na drugą stronę ulicy, mówię, o żarcie. Widać cennik wywieszony na zewnątrz. No ale ceny to przekreślone. Więc nic się nie dowiesz. Dziękuję, do widzenia. Takie łoża, kurde, przy plaży, to takiego czegoś to ja w Polsce nie widziałem, nie? Oczywiście te leżaczki zwykłe, a to takie łoża walentynkowe, można by powiedzieć. A ja kawkę wziąłem Amerykańca, tak zwanego. Siedzę sobie, alkoholu dzisiaj dość, nie? Chyba, że jakieś dobre swojskie wino ktoś by przyniósł, to bym się zgłosił, ale... To jakieś z półtorej godziny z hakiem do zachodu słońca, mówię, lecę do sklepu, tak do siebie, nie? Bo mi znowu pieczywo wykupią. Będę musiał jakieś bułki, kurwa, kupować drogie. A tu jakiś sklep na tych mapach offline, co mam, namierzyło, kurde, takie centrum handlowe. No więc tam powinno być w miarę, nie? Nie te małe takie pipidówki moje. To są obok tego hotelu. Generalnie chcę się udać tu. Tu jest taki sklep Migros. Generalnie jakaś galeria, ale tam jest sklep spożywczy. Tu jakaś rzeka niby płynie między Losot i pokazuje ponad 2 km, że mam iść. No a nie chce się, kurde. Nie mogę gdzieś tu, kurde, na przełaj przejść. Co oni, te Turcy tacy nie pomyśleli o tym, że tu Polak będzie szedł, żeby chciał się przejebać do Migrosa. Kurwa, jego mać. A tam jest taki burz, że nie da rady, ale generalnie mapy się już zreflektowały, że jak pójdę tędy, że kilometr i będę, więc... Oczywiście bez nata idę, to wiecie jak jest. Mam nadzieję, że to są. Że tu jest normalny sklep. No bo tak po nazwach to kurwa MediaMarkt to mnie nie interesuje, nie? Szczególnie, że drogo mają. Tak się w sklepie zasiedziałem, że mi słońce uciekło, nie? Zachód słońca minął. No i lecę do domu, no. Założyłem sobie kartę z całego klienta. Dzięki temu zniżki wpadły. No kurwa, 50 zł poszło. Grube pieniądze dzisiaj w tym sklepie. Generalnie. O, tu też jest I Love. No i jeszcze póki miałem na ten szybko zobaczyłem jaki autobus, bo to chyba ze 20 autobusów będzie. Czy się powkurgałem na dobranoc, jak to mówią. Włożę do autobusu, płacę. Najbany na full, nie? A kierowca do mnie, bo już gdzieś koło kierowcy stało. On mówi do mnie, popiję maseczka. A jak nie to wypadł? A ja mówię, no nie ma, mówię, zapomniałem, nie? No nie ma, to wypadł. Ja mówię, zapłaciłem, to nie wyjdę, nie? Znaczy on tam, nie wiem, co on tam pierdolił, ale mówi, że on wypadł, nie? A ja mówię, no zapłaciłem, nie wyjdę. Ja mówię, no nie chuja, nie? Mówię, teraz sobie bluzkę naciągnę na gębę. A on mówi, że nie, maseczka musi być. Myślę, co za pojeb, nie? A jakaś tam
pobita, wyciągła i mi dała, nie? Chciałem jej kasę dać, no nie chciała. No to w sumie jeden lari kosztują tak przeważnie. W takich zwykłych punktach, czyli pewnie są jeszcze tańsze, także lari chyba. Lira. Czyli jakieś tam, wiecie, groszowe sprawy, nie? No i głupie kurwa jeszcze mnie wypierdolił z tego autobusu. Mało co, ten zajebany cały autobus. Laseczka stoi chyba też koło kierowcy. I ona chce wyjść. Bo na kolejnym przystanku, nie? On nie gada. Przed nimi tylko wchodzimy, a wychodzimy z tylnymi i środkowymi. Znaczy się środkowymi, nie? Ona mówi, no ale autobus jest cały zajebany, nie? Kurwa, całe przejście jest zajebane, wszystko. On, jego to nie obchodzi. Jego to nie obchodzi, bo się tym środkowymi wychodzi. I wszyscy kurwa się tam ciśli, żeby szło przejść, nie? Teraz też jak wychodziłem, kurwa, to oczywiście już nawet kurwa nie wiedziałem, gdzie wychodzę, wyszedłem jednym przystanek za szybko. To też oczywiście, no kurde. O, tu są tańsze kebaby. Teraz sobie wychodziłem, to też się musiałem cisnąć, oczywiście się drzwi zamykały, to żebym szedł kurwa i napierdala po tym guziku chyba z 3 razy, żeby się otworzyło, nie? Się zamykały, otwierały. Nieistny kurwa bęcwał, nie jebany. Taki kurwa kij w dupę i tyle, nie? Ale nic. Ważne, że się udało. Bez szmaty ani rusz tutaj. Kolejne dni spędziłem bardziej urlopowo, także niewiele nagrywałem. Główny kierunek to była plaża, do tego kawka i chill. Tak, normalnie. W środku miasta. Ale by normalne przejście, no ale... Co zrobisz? Nic nie zrobisz, nie? Trzeba się przedostać na drugą stronę. Tu oczywiście handel, kurwa, kwitnie. No, tam ładne góry. A ten tu Coca-Cola HRSI, a ja muszę kupić magnes. Kupiony. Tu miejscowy taki, chciałem taki bardziej ogólnokrajowy. Były takie, że wiecie, że Turcja. No tylko, że nic nie było, żadnego rysunku, tylko że jakiś tam wiecie, albo flaga, albo coś takiego. Więc trochę ja wolę takie, żeby jakiś zarys miejscowości chociaż było, albo kraju, cokolwiek. Jakieś, cokolwiek, żeby było na ten rysowany, nie? No i generalnie gość, jemu daje 15, a ten i mówi 20. A ja mu pokazuję, no chłopie, kurwa, masz napisane 15, nie? Ja pierdolę, specjalnie szukałem ceny tam, kurwa, żeby było sceną. A ty mnie chciał jeszcze, kurwa, w żywe oczy, kurwa, wychujać na piątaka, nie? Koteły to bidy nie mają, bidy nie mają. Zero. No a ten tramwaj generalnie, to on to taki jeździ, to właśnie akurat tędy. Albo w jedną, albo w drugą, nie? Na siebie jest tam na mijanka, tak dalej też. Generalnie bardziej to jest, o właśnie jedzie. Generalnie też tu ludzie używają tego normalnie jako drogi rowerowej, albo tam hulajnogowej. No, ale do czego bije? Tak sobie myślałem przed chwilą, mówię, a co, może poczekam aż pojedzie i sobie pojadę nim, nie? Bo to taki, wiecie, zabytkowy i tak dalej. No, ale tak się przyjdziecie do niego. To sobie myślę, kurde, chłopie! Przecież ty w Rudzie Śląskiej mieszkasz, to kurwa to same takie jeżdżą, zabytkowe. Także jak chcecie zabytkowe tramwaje, to zapraszam do Rudy Śląskiej i tam będą, nie? To wygarcił, ale nadmorzański to już je. Dzień bez loda, to dzień zmarnowany. Za 10 to wiecie, czyli jakieś 3 ziko, dwie gałki. No ale tu jest jakieś ten też przejście.
Jak napisane było, ukryty podziemny wodospad. No jest, no. Cokolwiek nam spadnie, to już nie wróci, nie? To jest sesyjka, okej. Thank you. No, lecimy na Szczecin, bo los. Ktoś listka zgubił. Kurwa, lisek chyba po polsku. Swoją drogą, ciekawe, ile by cię kosztował bus miejski na lotnisko. 1,70, czyli jakieś 50 groszy, nie? Generalnie tak. W ten oto sposób mój urlop powoli dobiega końca. Pozostał jeszcze tylko powrót, gdzie zamiast bezpośredniego lotu z Antalii do Katowic postanowiłem sobie polecieć drogą okrężną z Antalii przez Lipsk, czyli Niemcy, do Polski, żeby zaoszczędzić 400 zł. Suma summarum zaoszczędziłem tylko 250, bo musiałem zrobić sobie test covidowy na lotnisku, żeby w ogóle móc wlecieć do Niemiec, o czym nie wiedziałem, mimo że miałem szczepionkę, która była respektowana, gdybym był Niemcem, ale byłem Polakiem, więc nie była respektowana. Cóż, życie. A drugie 100 zł, czy tak powiem, czy też kolejne 100 zł, to straciłem w pociągu, bo kanar mnie skontrolował i okazało się, że na jedną trasę między Lipskiem a Dresdenem wykupiłem po prostu tylko rezerwację miejsca, a nie sam bilet. O czym też nie miałem pojęcia, bo to zrobiłem z tydzień wcześniej taką, że tak powiem, rezerwację, domyślę bilet. Trasa była bardzo prosta. Lądowanie w Lipsku, tak, na lotnisku, z lotniska przebicie pociągiem do centrum Lipska, to było wszystko ok. Z Lipska do Dresdna właśnie do tym kanar dopadł, a w Dreźnie już miałem Flixbusa do Wrocławia, z Wrocławia PKP do Katowic, a z Katowic PKP do Rudy Chebzie. Mimo wszystko 250 zaoszczędzone, przyjanuszowane. Oczywiście no, człowiek się też nauczył, żeby więcej sprawdzać. Nauczyłem też się obsługiwać aplikacji niemieckich kolei. Cała moja podróż powrotna trwała dobę dłużej niż jakbym sobie wziął lot bezpośredni. Suma summarum nie za bardzo się opłacało, ale jak mi nie było, w Lipsku byłem. No i tyle w temacie. Dzięki za oglądanie. Za tydzień, a nie za dwa, będzie ostatni odcinek a propos tej podróży, gdzie po prostu Wam zrobię takie podsumowanie, Wam i sobie, i wszystkie moje błędy takie główne, które popełniłem, które są do naprawienia przed kolejną wyprawą. Ja się z Wami żegnam. Sayonara.